Siemanko moi drodzy, to Paradox. Zapraszam do kolejnego poradnika z żetonów domu w Hogwarts Legacy. Znajdujemy się w skrzydle południowym. Proponuję, żebyście przenieśli się do wieży Gremium. Jak już to zrobicie, to przechodzimy przez te drzwi. Je otworzycie, jak zrobicie w pewnym etapie gry zadanie dla Gladwina Muna. Da nam wtedy zaklęcie Alohomory, dzięki której właśnie będzie można otwierać zamki. Dobra, no i wchodzimy i idziemy dosyć wysoko. Parę pięter do góry. Oj, nie tu. Dobra, no i tutaj jak wyjdziemy, to już mamy gablotkę, w której jest schowany żeton. No i gdzieś tutaj jest nasz klucz. On gdzieś tutaj lata. O, właśnie, widać go. No i normalnie podchodzimy. No. I możemy już śmiało pobiec do gablotki i poczekać, aż przyleci. Kurde, za wolno. Dobra, no i 15 żeton zdobyty. Mam nadzieję, że poradnik przydatny. Jeśli tak, strzel łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Będę wdzięczny, bo bardzo dużo osób nie subskrybuje, chociaż ogląda. Więc będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz. No i co, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, hej!